Panie pośle, temat ostatnio wydaje się numer jeden w debacie krajowej, ale też światowej, europejskiej. E, napływ e, uchodźców, imigrantów z Syrii, ale ogólnie też z Bliskiego Wschodu. E, pan no, te, pracuje w Komisji Między innymi Spraw Zagranicznych. E, jak z tego parlamentarnego, że tak powiem, e, pozycji e, może pan ocenić tę sytuację? Temat jest ważny, kontrowersyjny i nieprosty. Ważny, no bo to jest jednak takiego jakby zmasowanego w cudzysłowie ataku na, na Unię Europejską, nie było jeszcze w historii. Nieprosty, dlatego że mówimy cały czas o uchodźcach, ale 60% tego tłumu, który szturmuje Unię Europejską, to nie są uchodźcy, to są z różnych krajów emigranci, którzy chcą sobie. Polepszyć byt, zmienić miejsce pobytu, no i wiele innych e, powodów jest, że, że są w tej masie. E, wśród tej grupy, tej drugiej grupy, tej, tej nieuchodźców, jest duża liczba osób, która nie chce się zarejestrować. nie Zapomina, jak się nazywa, nie wie skąd, skąd jest, nie wie, jakim językiem mówi, i nie ma żadnych dokumentów. Więc to są elementy, które są jeszcze niekryminalne, ale mogą być. W związku z tym. Mamy, mamy problem niejednostronny, Unia Europejska musi się bronić przed jakby nielegalną imigracją. Musi wiedzieć, kto w ich granicach przebywa. Dlatego, że to zagraża strefie Schengen. Ale jednocześnie musi być humanitarna i pomagać uchodźcom, którzy rzeczywiście są zagrożeni. Dlaczego tak się dzieje? Raz, że rzeczywiste są przyczyny, ale dwa, że niestety według mnie. No nieodpowiedzialne były wystąpienia pani kanclerz Merkel, która de facto jakby ogłosiła, że proszę bardzo, ile ilu was przyjedzie, tylu was przyjmiemy. I teraz ma problem u siebie, dlatego że CSU, która rządzi w Bawarii, mówiła stop, dlatego że my nie jesteśmy w stanie tego zasymilować. też już nie mówię o pracy, ale w ogóle o taką dużą grupę ludzi. W Polsce nie ma na razie problemu. Polska dalej podtrzymuje tą znikomą według mnie liczbę 2000 w ciągu dwóch lat. Prawdopodobnie przyjmiemy więcej, ale pomysł jest taki, żeby pójść śladem Kamerona. Te osoby, które w tej chwili przybywają szczególnie od strony Turcji i płacą na przykład za przejazd, to są osoby, które nie są w najgorszej sytuacji w znacznie gorszej sytuacji są wśród różnych obozów uchodźców w Jordanii, w Libanie i w Turcji uchodźcy, którzy są w Libanie. Liban nie ma pieniędzy, żeby po prostu im stwarzać jakiekolwiek warunki. Oni tam mieszkają w bardzo trudnych warunkach, zarówno Cameron, jak i chyba nasza pani premier, w każdym razie wiceminister spraw wewnętrznych powiedział, że my też tak zrobimy, że pojedziemy do Libanu i te rodziny, które są w najgorszej sytuacji, zaprosimy do Polski. I on, jeżeli one rzeczywiście m, chcą uratować pewne swoje życie albo zmienić warunki za bardzo złego w Libanie na lepsze, to w Polsce zostaną. Oczywiście do czasu, kiedy nie będzie konfliktów w Iraku i w Syrii. Więc to jest, powiedziałbym, nie, nie jest Trudno w ogóle się racjonalnie dyskutuje na ten temat. Dlatego jest, że jest duże, powiedziałbym takie, no. Wzmożenie mediów, szczególnie lewicowych, które jednostronnie pokazuje całą sytuację, a sytuacja nie jest jednostronna. Spotyka się też wypowiedzi, że przyjmowanie uchodźców to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest załagodzenie tej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, ale to nie jest raczej takie proste, jakby się mogło wydawać. Unia Europejska nie jest w stanie militarnie tam, powiedzmy, interweniować. Jedyną organizacją to jest NATO. I jedynym państwem, które o tym decyduje są Stany Zjednoczone. No ale Stany Zjednoczone już były raz w Iraku i nic z tego nie wyszło. E, komplikuje całą sprawę postawa Putina, który pomaga upadającemu reżimowej. No, tam jest taka sytuacja, że nie wiadomo kogo wspierać, żeby, żeby uspokoić tę sytuację. Niemniej państwo islamskie, które na tych granicach się rozrasta, no, jest niebezpiecznym, z tym bardzo dużym. I mi się wydaje, że prędzej czy później będzie wymagało to interwencji e, zewnętrznej, czyli NATO albo, albo co najmniej kilku e, państw takiej koalicji, która jest tym zainteresowana. Także to na no, póki co bez zgody ONZ-u nie można tam wejść. Cała dyskusja, między innymi e, polityczna, dotyczy się tego właśnie tak zwanego rozmieszczenia e, tych emigrantów w różnych krajach. Natomiast e, póki co e, medialne doniesienia są takie, że ci emigranci, którzy gdzieś znajdują schronienie w Polsce, i tak e, bardzo szybko emigrują dalej. Tak, ale wtedy tracą yy, yy, wsparcie. Yy, jak już powiedziałem, wsparcie socjalne nie mają już tego. Oczywiście, jeżeli jadą do rodziny, która jest już, to tam ta rodzina mu pomoże, On po prostu kalkuluje. Że, to jest tak, że w Niemczech są diaspory na przykład syryjskie, w Polsce nie ma. Łatwiej jest takiemu komuś funkcjonować w grupie niż, niż pojedynczo, więc to ich determinuje do, do zmiany, a ponadto tam są warunki życia znacznie lepsze, też ten socjal jest znacznie wyższy. No po prostu Polska nie jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które szukają lepszych, nie tylko są uchodźcami, ale szukają lepszego życia, bo oni są uchodźcami i dodatkowo szukają lepszego życia. Natomiast dla takich, którzy mają już na gardle, Polska jest dobrym miejscem. Bo ja chciałbym przypomnieć, że mamy kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów, którzy rzeczywiście uciekli z, z, w czasie wojny e, rosyjskiej w Czeczeniu. No i mamy ponad milion Ukraińców, którzy funkcjonują, dlatego tutaj pracują, bo jest łatwy system wizowy, żeśmy obniżyli kryteria wizowe dla Ukrainy. Więc to, to nie jest tak, że my jesteśmy, że się odcinamy. Po prostu ten problem na, raz, na razie nas przerasta. Wydaje mi się, że będziemy musieli przyjąć więcej. Jeżeli chcemy, żeby się Unia nie rozsypała, to musimy współpracować. Musimy mówić, jakie są problemy, musimy powierać dobre przykłady. Hiszpania jest dobrym przykładem, Hiszpania sobie poradziła z nielegalną imigracją między innymi poprzez współpracę finansową i organizacyjną z państwami, które są ostatnimi państwami w Afryce. Które... Ale to, to trzeba tak zrobić. Problemem jest taki, że też Grecja nie funkcjonuje jako państwo. No, gdyby Grecja wypełniała swoje zobowiązania tak, jak to robią Węgrzy, to nie mielibyśmy takiego problemu. Troszeczkę w cieniu tej imigracji blisko wschodniej jest temat imigrantów, uchodźców z Ukrainy, z Donbasu, też ze strefy wojny. Czy w tej sprawie Polska jakoś intensywnie działa? Tak jak mówiłem, Polska bardzo złagodziła kryteria wizowe dla, Ukraiń, dla Ukraińców. Obejmuje to też Ukraińców z Donbasu. Na razie ci Ukraińcy z Donbasu. Przemieszczają się jeżeli w ogóle w stronę zachodu, znaczy znajdują swoje miejsce schronienia na Ukrainie. Jeżeli by chcieli to możemy ich przyjąć na zasadzie takiej, że no powiedzmy w jakiś sposób azyl by musieli dostać, ale ile wśród tego miliona jest tych ludzi, którzy są z Donbasu trudno mi powiedzieć. Była akcja taka jednorazowa, że tam Polacy, którzy tam kilka nie wiem 200 osób bodajże że mnie przyjęli, a to, 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 to nie jest problem, to, to, to nie jest jakieś e, rozwiązanie, natomiast e, na razie nie ma takiego, e, e, ci ludzie, którzy tam są w Dąbasie, którzy są ostrzeliwani, e, to są ludzie, którzy nie są na tyle mobilni, żeby stamtąd uciec niestety, w każdym razie dalej niż, niż do, na zachodnią Ukrainę.